Dzień dobry. Jesteśmy na wizji? Okej. Okay. Cześć. To jest Andanon. Witam was kolejny raz w Hotsie. Ale nie będziemy grać. Za to zaprezentujemy nowego bohatera, jakim jest Ragnaros. Władca ognia. Najkoncept. Dzisiaj omówimy sobie króciutko jego umiejętności, słabe strony, no i oczywiście te potężne. Ma bardzo dosyć ciekawą cechę. Jego zdolności też są niczego sobie. Dlatego postanowiłem nagrać dla was to, żeby go wypróbować. Jestem też bardzo ciekawy waszej reakcji. Dawno nie było takich bardziej lorowych, takich opowiastkowych odcinków, bo ciągle były te gameplaye, przeróbki, jakieś inne trylemorele, potem był stream. Chyba najwyższy czas troszeczkę poopowiadać o nim. Bo Ragnaros, jak Ragnaros, każda z postaci w Warcraftie, czy w Diablo, czy w Starcraftie ma dosyć sporo do opowiedzenia, a pojawiło się dosyć dużo ciekawych person ostatnio w Heroes of the Storm. Się pojawił Władca Ognia, jeden z władców żywaków. Ale co będzie następne? Dobrze. Co mamy tu do omówienia? Pochłaniający płomień. Zniszczony. Dobrze. Ruchomy meteor traf miesiącowym meteorem po trafieniu odbył się o 2,25 sekundy. Plus sulfurasa. Ale zanim jeszcze dojdziemy do tego, trzeba będzie krótko opowiedzieć o Ragnarosie, no bo po co mam pokazywać bohatery? Nie wiemy, kim jest, prawda? A więc zapraszam was, abyście obejrzeli ten materiał o Ragnarosie, Władcy Ognia. Ragnaros, potężny żywiołak ognia, władca Firelands, jednego z planów żywiołów, które stworzyli Dani. Czym właściwie jest Ragnaros? Był prastarą istotą, jednym z pierwotnych żywiołów Tytana Azeroth, czyli potężnej planety. Tutaj możemy zobaczyć przykładową krainę. To jest właśnie Firelands, w którym on rezyduje i on był władcą, ponieważ aktualnie Ragnaros jest martwy. Został pokonany przez bohaterów Azeroth w jednym z rajków, w Rage of the Firelands. W Legionie natomiast możemy też wybrać nowego władcę żywiołu ognia, ponieważ aby zachować równowagę w całym tym świecie, żywioły muszą być na równi, czyli że nie może zabraknąć ani jednego z nich. Ragnaros został pierwszy raz przywołany podczas wojny trzech młotów przez Stana Taurisana. Niestety, pomimo tego, że wszystkie krasnoludy z Miedziobrodych i z Wildhammeru zostały wygnane, Ragnaros przejął władzę nad Czarną Górą, która była domem krasnoludów z czarnorybnych. Przez co krasnoludy zostały jego niewolnikami. Potem jeszcze zaległ się Nefarion, ale to już będzie opowieść na inny. Otóż, o co jeszcze chodzi? Ragnaros rezydował. Była to jakby jego baza wypadowa do Azeroth. Nie mógł niestety w pełni się zmaterializować. Ale podczas kataklizmu Deathwinga miał na to szansę. Co się potem stało? Podczas kataklizmu Ragnaros objawił się Trallowi, który przypowiedział mu, że chce i niedługo zniszczy cały Azeroth. Spopieli je w płomieniach, jak to zazwyczaj mówi. Ale zdarzyło się tak, że podczas tego rajdu zostaje on zabity. Tylko że wejście do Firelandsów nie było takie łatwe, ponieważ trzeba było przeżyć się przez kilku jego pomagierów, m.in. jego przełożonego majordomusa Exekutusa, barona Gedona, czy też Gara, żywiołaka Magmy. W sumie Ragnaros nie tylko miał żywiołaki w swoim arsenale jako swojej sługi, były też ogniste giganty, wielkie potężne ogniste ptaki, salamandry i wiele, wiele innych. Młot, który jeży, to sulfuras, jedna z najpotężniejszych broni znanych w Azeroth. Jest tak potężny, że potrafi wywołać erupcję wulkanów, roztrzępić ziemię, czy też po prostu jednym dotknięciem, jednym walnięciem z
spalić wszystko wokół. I nic z tego nie zostaje. Nawet kubka popiołu. Zostaje tylko kubka popiołu. No ale Ragnarosa niestety zabijamy, więc później nie ma on zbyt wiele nam do powiedzenia. Ale powraca tu, w Hotsie, abyśmy mogli rozpętać pożogę. Warto też wspomnieć, że Ragnaros, tak samo jak Al'Akir, zostali podwładnymi pradawnych bogów. Potem Terezane i Neptulonowi jakoś udało się wyrwać z ich więzi. Ale Ragnarosowi i Al'Akirowi się to nie udało i zostali ich sługami. Na wieki. Aż do śmierci. Aż ma się do śmierci w WoWie. No dobra, witamy z powrotem. Mam nadzieję, że podobała się taka ładna nowa próbeczka. Co mamy tutaj? No że na razie nie będziemy przestawić tu. Najpierw zobaczmy co ma. Wzmocnienie Sulfurasa. Jego Q. Kolejny atak podstawowy Ragnarosa jest natychmiastowy i zadaje 721 punktów obrażeń i zdolności na danym obszarze. Dodatkowo leczy go, przywracając mu równowartość 20% danych obrażeń. Próbując ktoś leczenia w przypadku życia wobec bohaterów. Jak to działa? Otóż zaraz pokażę. Pyk! Tak to działa mniej więcej. Następna zdolność to żywy meteoryt. Zastanowienie 12 sekund. Przywołujesz we wskazanym punkcie meteoryt, który zadaje 243 punkty obrażeń przy trafieniu, a następnie toczy się we wskazanym kierunku, zadając 974 punkty obrażeń na sekundę przez 1,75 sekundy. Ognista czeluść. Ognista czeluść jest to cecha Ragiego. Mówisz też meteorów. Oto jak to działa. O! A, dosyć ładne. A to jest E. Rozpalasz Ragnarosa lub wybranego sojusznika zapewniając celowi premię 25 do ruchu. Która eksplozji, która zadaje 30. Oto jak to wygląda. Pyk! Tak to mniej więcej wygląda. On jest zabójcą, dlatego też trzeba też nie wychylać za bardzo przed szereg. O, ale to jest piękne. I granie z ogniem. O, a co to? Kule z regeneracji, większa regeneracja zdrowia. A to było. Spowalnia, zapewnia blokowanie zaklęć. Ręka Ragnarosa. Jeśli wzmocnienie trafi przynajmniej dwóch bloków bohaterów, czyli 10 punktów mamy. I zaraz dojdziemy do pokazu ultów. Pierwszy ult jest to grzmotnięcie Sulfurasem. Ciskasz we wskazany obszar Sulfurasem, który wyląduje po 75 sekundy, zadając 663 punkty obrażeń. Dzieci na środku otrzymują natomiast 1929. Oto jak to działa. Rzucamy Sulfuras, rzucamy tym młotem. O, tak to działa. Kurna, to naprawdę to jest mocne. To jest naprawdę mocne. Ja tu Ragiego sobie kupił. Tylko, że nie mam za bardzo kasy. To jest, według mnie to... będzie naprawdę silna postać na rankedach i będzie na pewno banowana. Dobra. Przypalanie ran. Mocnictwo zaleczy dodatkowo 60 obrażeń wszystkich bohaterów. Pieśń ognia. Zadaje 100% zadanych obrażeń na 3 sekundy. Nieugaszany płomień. Zyska odporność na 3 sekundy. O, to będzie bardzo dobre, jeśli będzie chciał uciekać. Echo erupcji. Czym Ragnaros jest zabójcą, jego złożoność jest średnia. Ragnaros ogólnie jest większy, ale chyba dali go no, w takim formacie. Ale fajnie wygląda. Ale nie no, naprawdę fajny. Tryb heroiczny. Zdrowie jak wasa formie ognistej czeluści, zadawane przez zostają 50%. O, kapwa. Tryb heroiczny. Jest to nawiązanie do rajdu w WoWie. Kapwa. Pominie sulfurona. Dobra, skoro już... Co to jest? O, nie, tego nie widzieliśmy. Zanurzenie. Zobaczmy jak to działa. Bum! Dobra, pomóżmy z... Przepraszam, Malfurionie. Dobra, zobaczmy jak to działa.
O! To może być nawet przydatne. To będzie bardzo przydatne. Zaraz pokażę wam pokażę wam zaraz pacyfikę Ragiela, ale jeszcze się trochę pobawię. No dobra, to nie zabawię. Zresetuj talenty. O, to wybierzemy sobie tak. Możemy spowalnia wrogów. O, zwiększa obrażenia, to jest dobre. Fala lawy. O, to jest bardzo potężne. Teraz wam pokażę czemu. Ma dwa ładunki. Jak to działa? Wywołujesz falę lawy, która płynie z twojej bazy wskazaną aleją, zadając na swojej drodze 1117 obrażeń. Zabijając wrogich stronników, są zwiększone o 100%. Dobra, jak to działa? Wiecie co? Staniemy tutaj i zobaczymy, jaki to ma zasięg. Czy to ma zasięg globalny? Dobra, uwaga! Pyk! Ojo! Holo? LOL, co tu jest? Pyk! Dobra walka! Wow! To jest naprawdę fajne! No dobra. Czyli według tego Ragnaros będzie naprawdę silny. No dobra. Sprawdźmy, jak działa cecha. Możemy przejąć wrogi form bądź sojusznicy. Tak wygląda Ragnaros w swojej formie. Ognisty cios. Lecz meteorytu. Mąca runa. Jak to mniej więcej działa. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Ragnarosa, Władcę Ognia. Jeżeli chcecie, abym opisał jeszcze innych bohaterów, możecie napisać w komentarzach, możecie też dać mi propozycję, kogo byście chcieli zobaczyć, abym zaprezentował. To by było na tyle, a więc... No. Do zobaczenia!